W 2004 roku po raz pierwszy zetknąłem się z historią rodziny Ulmów. Żydzi nocą w zasadzie to oni chodzili, bo jak wieś spała, to oni prostowali kości, bo oni tam na strychu chodzili cały czas na czworaka. Jakie to serce mogło być te matki w tym momencie, jak on strzelił, jak już Obłona widziała, jak zastrzelił męża. Po kilkuminutowej naradzie, co zrobić z dziećmi, Dicken każe do nich strzelać. Ten, co strzelał, ten Niemiec, to nie był kat. To był jakiś demon wyjęty chyba gdzieś w kanali urodzony. Trudno nie zadać sobie pytania, co kierowało mordercami? Czym kierowali się Ulmowie, ratując Żydów? Dla rodziny wspólna była ziemia, dom, praca, stół, modlitwa. To było to, co łączyło rodziny. Jeśli chodzi o Józefa Ulmę, to był dla dzieci dobry. On był i sadownikiem, i rolnikiem, i fotografem, i garbarzem w czasie okupacji. I jeszcze założył hodowlę jedwabników. Jednak jak tu, że wyszli święci, błogosławieni ludzie, no to znaczy, że ten dom był szczęśliwy.